Kochani, dzisiaj, kiedy mam zwiastować Słowo Boże, świadomy jestem tego, że pragniecie być nasyceni, ubłogosławieni, ale gdybyście dzisiaj nic nie zapamiętali, to ja na pewno zapamiętam dzisiaj z tego kazania jeden obraz, wspaniały, prawdziwy obraz o tej kartce, który brat pastor nam pokazał, że jesteśmy ukryci w Nim. Halleluja, wspaniały obraz. Myślę, że to by nam wystarczyło i moglibyśmy powiedzieć amen. Kochani, jesteśmy ukryci w Nim. To jest wspaniałe, że to przymierze jest tak zagwarantowane, że Pan Jezus powiedziane jest w Bożym Słowie w liście do Filipian, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je pełnił aż do końca. Chwalebnie. Pan Jezus będzie je pełnił. Ale kochani, dzisiejszy mój temat właśnie jest związany z tym, aby to przymierze mogło być pełnione, Pan Jezus posłał Ducha Świętego, który jest tym, który nas chce prowadzić, który nas chce prowadzić zwycięskim życiem. Chciałbym właśnie mówić o Duchu Świętym. Kochani, kiedy pastor czytał fragment z Izajasza, że celem Pana Jezusa było to, aby nas usprawiedliwić, aby nas również uzdrowić, to jeszcze jeden cel jest tego, dlaczego Pan Jezus tu przyszedł. Pan Jezus przyszedł tutaj również po to, abyśmy zostali przepełnieni Duchem Świętym, aby obietnica Ducha Świętego spłynęła na każde wierzące serce. Aby tak jak Boże Słowo mówi, że wyleję mego ducha na wszelkie ciało. I jest to napisane w Bożym Słowie, kiedy apostoł Piotr tuż po wylaniu Ducha Świętego zwraca się do zebranych i mówi do nich: upamiętajcie się i wierzcie, i dajcie się ochrzcić, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Ten obiecany dar Ducha Świętego, który jeszcze w Starym Testamencie został przepowiedziany, że każdy wierzący stanie się uczestnikiem daru Ducha Świętego. I kiedy czytamy to słowo dar, w oryginale jest dziedzictwo Ducha Świętego. I popatrzmy do Bożego Słowa, po co Bóg dał nam Ducha Świętego, po co On chce wylać pełnię Ducha Świętego na każdego wierzącego, na każde wierzące dziecko swoje. Bo to jest Jego pragnieniem, Jego marzeniem, abyśmy chodzili w pełni Ducha Świętego. I takie pierwsze słowo, które przeczytam, to jest z pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian z 2 rozdziału. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Kochani, celem wylania Ducha Świętego jest to, abyśmy zobaczyli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył, co otrzymaliśmy w spadku, co otrzymaliśmy w dziedzictwie, kiedy przyjęliśmy Pana Jezusa Chrystusa, dlatego że tylko Duch Święty, jak czytaliśmy, jest w stanie objawić nam to, kim jest Bóg, kim jest Jezus i jest w stanie objawić nam to, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. I 10 wiersz mówi, albowiem nam objawił to Bóg. To, co było zakryte, to, co było tajemnicą, Bóg przez Ducha Świętego pragnie objawić nam. Pragnie objawić nam, tak jak czytamy w liście do Efezjan w 1 rozdziale,
że pragnie objawić nam, jakie jest bogactwo Jego chwały. Apostoł Paweł modli się właśnie o Efezjan i mówi od 16 wiersza: nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. A więc czytamy tutaj o tym, że Bóg pragnie przez Ducha Świętego objawić nam to, co nas czeka w przyszłości, to, co nam przygotował, jaka jest chwała, która jest udziałem wierzącego, ale również to, jaka jest nadzwyczajna Jego wielkość, Jego mocy działającej wobec nas tu, teraz, w teraźniejszości, abyśmy się potrafili tego uchwycić, mocno trzymać, abyśmy wiedzieli, czym zostaliśmy obdarowani w Jezusie Chrystusie, czym nas Bóg obdarował. Pan Jezus właściwie w Dziejach Apostolskich 1:8 mówi: otrzymacie moc i będziecie mi świadkami. Otrzymacie moc do zwycięskiego życia. Pan Jezus już wcześniej zapowiadał w Ewangelii Jana, kiedy Duch Święty przyjdzie, On nie zostawi nas sierotami i pośle Ducha Świętego i On wprowadzi nas we wszelką prawdę. Przypomni nam wszystko, czego Pan Jezus nauczał. Nauczy nas we wszystkiego. Pokaże nam to, co mamy w Jezusie Chrystusie. Kochani, to jest coś wspaniałego. Myślę, że ci, którzy ufają temu Słowu, mogą tego doświadczać. Nieraz tak się zdarza, że mamy możliwość zwiastować Słowo, czy to kiedyś w więzieniu, czy na grupkach jakichś. I ci, którzy prowadzą, czy rozmawiają z ludźmi niewierzącymi, gdziekolwiek jesteśmy, myślę, że wielu z was tego doświadczyło, że jak Duch Święty zaczyna przypominać wam pewne sytuacje, pewne historie, pewne słowa z Bożego Słowa, to jest niesamowite właśnie, kiedy możemy doświadczać działania Ducha Świętego. Przeżywacie tego? Kochani, ja tego doświadczam. Nieraz, teraz właśnie na piątkowej grupie tutaj wsparcia, kiedy jechałem na tą grupę, nie miałem żadnego kazania, ale Duch Święty mi powiedział: słuchaj, co oni mają do powiedzenia. Słuchaj, co jest ich problemem. I kochani, powiem wam szczerze, że nigdy w życiu bym nie ułożył takiego kazania, jaki ułożył Duch Święty podczas tych rozmów, podczas tego spotkania. Sam bym tego nie ułożył. Wiem, że to było Boże działanie, że Pan poddawał słowa, że Pan przypominał historię, Pan poddawał różne myśli. I to jest właśnie działanie Ducha Świętego, który nas chce wprowadzić, który nam chce przypominać pewne rzeczy. Boże Słowo mówi nam, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. A inne miejsce powiada w liście do Efezjan 1:3, że ubłogosławił nas Bóg w Jezusie Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I to jest takie piękne słowo, tak bogate, a jednocześnie może nic nie znaczyć, jeżeli nie mamy objawienia tego, co za tym słowem stoi. Że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. No właśnie, wszystkim, ale jak teraz z tego korzystać? Ponieważ obietnica jest niesamowita. Jak wszystkim, to wszystkim. Ale jak korzystać z tego? Jak korzystać z tego? Jak korzystać z tego, żeby nie być tak jak ten starszy syn, brat syna marnotrawnego, który był w domu ojca, a z niczego nie korzystał. I ojciec mu mówi: synu, oto wszystko moje jest twoje. Dlaczego nie korzystasz? I kochani, właśnie po to Duch Święty przyszedł, aby nas wprowadzić we wszelką prawdę.
abyśmy my mogli korzystać z całej Jego pełni. Nie z jakiejś cząsteczki, nie z jakiejś namiastki, ale abyśmy mogli wziąć całą pełnię, którą przygotował dla nas. Aby te wersety rzeczywiście nie były tylko na papierze, ale rzeczywiście, aby były naszym udziałem. To jest rolą Ducha Świętego, aby wprowadzić nas w całą pełnię Bożej prawdy. Dlatego Pan Jezus posłał Ducha Świętego, abyśmy wiedzieli, jakie jest bogactwo chwały, która nas czeka, jaka jest nadzwyczajność, wielkość mocy Jego. Kochani, po co nam Bóg właśnie daje Ducha Świętego? Po co nam Bóg objawia te rzeczy, które są udziałem Bożych dzieci? Po to, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że Książę tego świata, on proponuje również swoje rzeczy. I to jest tak zwana promocja, czy to jest tak zwana reklama. Książę tego świata również przedstawia i promuje swoje produkty, ale Duch Święty promuje swoje produkty, jeżeli możemy tak to nazwać. I my wiemy, że Książę tego świata działa poprzez różnego rodzaju pokusy, pokuszenia. I jeżeli nie będziemy mieć wyraźnego objawienia tego, co mamy w Chrystusie Jezusie i kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, to możemy nieraz się skusić na te produkty, które są proponowane nam przez księcia tego świata. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale czytamy o tym, w jaki sposób Mojżesz dał odpór tym pokuszeniom. W jaki sposób on zrezygnował z tych produktów, które książę tego świata mu zaproponował. I popatrzcie, co czytamy tutaj w 11 rozdziale od 24 wiersza. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Kochani, rolą Ducha Świętego jest to, aby kierować nasze oczy na co? Na zapłatę. Na zapłatę, aby za miskę soczewicy nie sprzedać dziedzictwa, które mamy w Jezusie Chrystusie. Rolą Ducha Świętego jest to, aby kierować nasze oczy na zapłatę, abyśmy wiedzieli, że to, co nam dał Pan, jest przewyższa daleko więcej niż to, co proponuje ten świat. A z drugiej strony Duch Święty nam objawia to, co mamy w Jezusie Chrystusie po to, aby się nie załamywać w czasie prób i doświadczeń, które przechodzimy. W liście do Rzymian 8:18 czytamy, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która się ma nam objawić. Kochani, każdy z nas przechodzi różnego rodzaju doświadczenia, próby. Nieraz można powiedzieć, że tracimy wiarę, tracimy ufność, przechodzimy różnego rodzaju wahania, ale właśnie rolą Ducha Świętego, tego, który jest posłany dla nas, jest to, aby nam pokazać, że utrapienia, które przechodzimy teraźniejszego czasu, nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która się nam ma objawić. I przypominam sobie wiele świadectw ludzi, którzy przechodzili przez różnego rodzaju doświadczenia, trudności. I wiem, że w tych momentach, kiedy były największe doświadczenia, największe trudności, właśnie w tym momencie Duch Święty przychodził do tych ludzi i zaczął im pokazywać to, co oni mają w Jezusie Chrystusie. Gdzie jest to największe bogactwo? W sytuacjach, gdzie na przykład ludzie tracili całe swoje mienie, gdzie tracili rodziny. To są oczywiście takie skrajne sytuacje, ale właśnie wiele tych osób mogło doświadczać wtedy takie niesamowite Boże dotknięcie. Apostoł Paweł również doświadczył tych rzeczy, które Pan Bóg przygotował. My wiemy, że on był aż w trzecim niebie i on mówi tak, że
By się z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, został wbity cień w ciało jego. Kochani, dlatego że on mógłby za bardzo się skupić na tym, co widział, a jego celem było coś innego. Ale mimo to Duch Święty mu pokazał te rzeczy po to, żeby go przygotować na te trudności i te doświadczenia, które Paweł by miał przechodzić. Im większe trudy, tym większa Boża chwała. Szczepan w chwili najtrudniejszej, kiedy był kamionowany, widział co? Widział otwarte niebo, a w niebie widział Jezusa stojącego. A Jan, apostoł, gdy był prześladowany, gdy był wysłany na wyspę Patmos, zobaczył co? Zobaczył jaką chwałę? Zobaczył niebo. Zobaczył całą chwałę nieba. Zobaczył Jezusa. To było coś, co mu dodawało skrzydeł. To coś, co wesprzyło jego wędrówkę. Dlatego, że tak jak powiedziałem, im więcej doświadczeń, trudów, tym większa chwała Boża przychodzi do naszego życia. A więc Duch Święty jest po to nam dany, abyśmy mogli stawić opór pokuszeniom, które nam diabeł chce, zrzuca na nas, zsyła na nas różnego rodzaju oferty, które on ma do nas, ale również i abyśmy mogli ostać się w czasie prób, doświadczeń. Ale po co jeszcze jest nam dany i potrzebny jest nam Duch Święty? A Pan Jezus w Ewangelii Jana 16:14 powiedział, że On mnie uwielbi, że Duch Święty uwielbi Jezusa Chrystusa. I kochani, w jaki sposób Duch Święty uwielbia Pana Jezusa Chrystusa? W jaki sposób? Ja myślę, że właśnie w ten sposób Go uwielbia, uwielbia Jezusa Chrystusa, kiedy On nam Go przedstawia. We właściwy sposób przedstawia nam obraz Jezusa Chrystusa. On przedstawia w Nim te wszystkie cnoty, Jego charakter, Jego skarby, które są ukryte w Jezusie Chrystusie. Pokazuje nam to, w jaki sposób On reaguje. I pokazuje nam również to, że On jest naszym oblubieńcem. On przedstawia nam Jezusa Chrystusa jako oblubieńca, jako tego, któremu jesteśmy zaślubieni, poślubieni, jako oblubienica. On jest tym właśnie, aby przedstawiać Pana Jezusa Chrystusa jako oblubieńca, więc pokazuje Go z najlepszej strony. On Go w ten sposób uwielbia. I kochani, kiedyś pewien brat z tego zboru zachęcał moją żonę i mówi, weź sobie go, weź sobie go. Zachęcał ją. I w końcu teraz nie wiem, czy ja sobie wziąłem żonę, czy ona sobie mnie wzięła. Bo przekonał ją ten brat. Kochani, taka jest rola Ducha Świętego, abyśmy byli zakochani, abyśmy byli przygotowani na ten czas zaślubin. Kochani, co nas bardziej pociąga? Dzieła Boże, które widzimy, które, na których oczekujemy, modlimy się o nie? Cuda Boże, działanie Boże, czy sama osoba Jezusa Chrystusa? Co byś wolał? Być tam na nabożeństwie, gdzie są cuda, gdzie Pan Jezus czyni? Czy wolałbyś siedzieć z Panem Jezusem przy stole i rozmawiać z Nim? Ja bym wolał siedzieć przy stole Pana Jezusa i rozmawiać z Nim osobiście. Chciałbym Jego poznawać bliżej. Chciałbym usłyszeć to, co On ma na mój temat do powiedzenia. Wolałbym to, niż widzieć, jak On czyni cuda, znaki. Tak, to byłoby niesamowite. Na pewno bym tutaj skakał na tej sali i cieszył się, widząc to, co On czyni. Ale myślę, że Bóg pragnie jednego i drugiego. Tak? Jednego i drugiego. Ale w sposób szczególny to jest rolą Ducha Świętego, aby objawić nam, kim jest Jezus Chrystus, jaki On jest, jaki on ma charakter. I żeby nam objawić to, że jesteśmy w Nim. Jesteśmy w Nim, kochani. Wiecie,
To jest w Bożym Słowie napisane, że jesteśmy w Nim. Ale dopóki Duch Święty nam tego nie objawi, to to nie dotrze do nas. Że jesteśmy w Nim. Musimy mieć Boże objawienie Ducha Świętego. A to znaczy, że nasz charakter, nasze usposobienie jest podobne do usposobienia Jezusa Chrystusa. Bo to jest celem Ducha Świętego, aby będąc w Nim, być jak On. Tak? Tylko po to. Pan Jezus nie przyjdzie po starego Adama. Pan Jezus przyjdzie po tego zmienionego, nowego Adama. Zmienionego człowieka. On przyjdzie po tego przemienionego, który się przemienił na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. I to czyni Duch Święty. To jest służba Ducha Świętego. A Boże Słowo nam mówi w drugim liście do Koryntian, 3 rozdział, 18 werset, tu jest nawiązanie do tego, co przed chwileczką powiedziałem. Upodobnianie się do Pana. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Tu jest właśnie o tym mowa, że Pan sprawia, że zostajemy przemienieni w ten sam obraz. To sprawia Duch Święty. I dlatego tak bardzo ważne jest to, abyśmy mogli chodzić w mocy Ducha Świętego, w pełni Ducha Świętego, w pełni Ducha Świętego. Kochani, jeżeli przyjmujemy Pana Jezusa do swojego serca, to przyjmujemy również Ducha Świętego, przyjmujemy Ojca, jak Pan Jezus, przyjmujemy całą Trójcę, ale Pan Jezus, kiedy mówił do uczniów, którzy już po swoim zmartwychwstaniu mówił im, weźmiecie moc Ducha Świętego, czy mówił do nawróconych, czy do niewierzących? Do nawróconych, do wierzących, do tych, którzy przyjęli Słowo Jego, do tych, których życie się zmieniło. A mimo to Pan Jezus im obiecał i mówił, weźmiecie moc Ducha Świętego. Moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami. Dopiero wtedy będziecie świadczyć o mnie, kiedy weźmiecie moc Ducha Świętego. I to jest tak bardzo ważne, abyśmy wzięli pełnię Ducha Świętego. I abyśmy nie tylko wzięli jednorazowo, ale abyśmy cały czas napełniali się Duchem Świętym. I dlatego tu w 4 rozdziale, 1 wersecie czytamy takie słowo. Dlatego mając tę służbę, nie upadamy na duchu. A 3 rozdział, 12, mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. Kochani, mając tę służbę, jest to służba Ducha Świętego. Jest to właśnie działanie Ducha Świętego. Mając tę służbę, mając świadomość, jaka jest rola Ducha Świętego, że Duch Święty nas będzie prowadził, że będzie nam objawiał to, co mamy w Jezusie Chrystusie, to, co nas czeka i również to, z czego możemy korzystać. Nie upadamy na duchu, dlatego że mamy zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Czy widzisz, czym Cię Bóg obdarował i co włożył w Ciebie? Bo jeśli nie, to jesteśmy właśnie jak ten brat syna marnotrawnego. I pełnia Ducha Świętego, do której nas Boże Słowo zachęca, Jego moc pozwala nam właśnie wkraczać w Jego pełnię. Dlatego Pan Jezus mówi, Pismo mówi, bądźcie pełni Ducha Świętego, napełniajcie się. To nie jest jakieś życzenie apostoła Pawła do Efezjan, ale to był rozkaz. Bądźcie pełni Ducha Świętego. I teraz można powiedzieć, jak być pełny Ducha Świętego, bo myślę, że tu jest właśnie całe sedno. Wiemy, że Duch Święty, po co Duch Święty przyszedł, ale teraz jak być napełniony Duchem Świętym, jak trwać w pełności Ducha Świętego. Myślę, że to jest niesamowicie potrzebne, aby Kościół cały czas trwał w pełności Ducha Świętego, aby się napełniać Duchem Świętym. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, w 37 i 8 wierszu mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A to była mowa właśnie o Duchu Świętym. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.
Ja mu dam wodę, która stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Kochani, jeśli chcemy przeżywać pełnię Ducha Świętego, to po pierwsze musimy przyjść do Pana Jezusa. Tak jak jest powiedziane, że Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym. Do Niego mamy przyjść. Do Niego mamy przyjść z pragnieniem, aby On nas zanurzył w Duchu Świętym. Aby Duch Święty mógł nam objawiać, kim jest Jezus Chrystus w pełni, w całej pełni. Ale to Jezus właśnie zanurza nas, to Jezus nas wypełnia. On daje nam tą wodę. I społeczność z Jezusem Chrystusem jest kluczem, aby być pełnym Ducha Świętego. Zarówno po raz pierwszy, kiedy przychodzimy, jak i również kiedy chcemy trwać w pełności Ducha Świętego. Społeczność z Jezusem Chrystusem jest kluczem, aby być pełnym Ducha Świętego. Pan Jezus powiedział, kto pragnie. Z czym się wiąże pragnienie, kochani? Pragnienie, jeśli człowiek ma pragnienie Boga, to człowiek taki będzie to pragnienie uzewnętrzniał poprzez modlitwę, tak? Poprzez wypowiedzenie. Pragnę, wypowiedzenie. Będzie pragnął społeczności, będzie pragnął modlitwy. I Pan Jezus powiada, że dam mu wodę, która stanie się z nim źródłem wody wytryskującej. Tą wodą jest Słowo. Tą wodą jest Słowo, które w pewnym momencie stanie się źródłem wody wytryskującej. Kiedy Maria przyszła do Pana Jezusa i powiedziała w pewnym momencie na weselu, wina nie mają. I co powiedziała właśnie Maria do weselników, czy uczestników wesela? Co wam powie, to czyńcie. Dopóki nie usłyszymy Jego głosu, dopóty nic nie możemy uczynić. Ale Jezus rzekł, napełnijcie stągwie czym? Wodą. I ta woda zamieni się w wino. Kochani, nieraz jest tak właśnie w naszym życiu, że nasze stągwie zaczynają być puste. Ale Pan Jezus mówi, przyjdź i napełnij te stągwie czym? Wodą, a ja sprawię, że ta woda stanie się winem, a wino jest symbolem Ducha Świętego. Ta woda stanie się winem, kiedy zaczniesz się karmić, kiedy zaczniesz karmić się Słowem Życia, wodą życia, Słowem Bożym. My wiemy, że woda jest symbolem Słowa Bożego i to Słowo sprawi, że twoje serce zacznie być pełne Boga, pełne Ducha Świętego. Napełniaj się wodą, Słowem Bożym. Pewna wdowa po proroku, czytamy o tym w drugiej Królewskiej 4:1, miała pewien problem, dlatego że jej mąż zmarł, więc ona popadła w długi i nie miała jak z czego oddać. Ale została jej bańka oliwy, tylko tyle. Tylko tyle jej zostało i nic więcej. I to jest również pewien symbol w naszym życiu. Jeżeli mamy tylko bańkę oliwy, to jest symbol zaczątku ducha. To jest ta odrobina. To jest to, co mamy, kiedy się nawracamy do Pana Jezusa. Ale Bóg przeznacza coś więcej, pełnię Ducha Świętego. Coś, co by nam pozwalało obfitować. Co miała zrobić ta wdowa, żeby tej oliwy przybyło? Miała nazbierać sobie naczynia i zamknąć za sobą drzwi. I kochani, dzisiaj nie wiem, czym te naczynia może są tak do końca, chociaż gdy się zastanawiałem, wydaje mi się, że to jest po prostu otwarcie wszystkich swoich dziedzin na Ducha Świętego. Pootwieranie wszystkiego, co możliwe na Ducha Świętego, aby Pan wszystko wypełnił, aby wszystko On wypełnił swoim Duchem Świętym, żeby każda sfera naszego życia należała do Niego. To jest to otwieranie się na Ducha Świętego, żeby Pan mógł je wypełnić. Ale to, co chciałem zwrócić uwagę, to, że miała zamknąć za sobą drzwi. I tak się zastanawiam, dlaczego miała zamknąć za sobą drzwi? Bo gdyby ktoś wszedł
i przeszkodził jej w tym przelewaniu z tej bańki do tych naczyń, ona by się zatrzymała i oliwa przestałaby się lać. To tak jak Pan Jezus powiedział, gdy idziesz się modlić, zamknij za sobą drzwi, żeby ci nikt nie przeszkadzał. Czekaj na Pana tak długo, aż wszystkie dziedziny twojego życia zostaną przepełnione. Nie oddalaj się od oblicza Bożego, jeżeli wszystkie rzeczy, z którymi przyszedłeś, aby zostały zaspokojone, jeżeli one nie są wypełnione Bożą mocą, Bożym Duchem Świętym. Jeżeli nie masz jeszcze zaspokojenia w czymś, to nie odchodź sprzed oblicza Bożego i powiedz: trzymam się Ciebie, Panie, nie puszczę Cię Ciebie, aż nie zaczniesz mi błogosławić. Ja pamiętam, miałem taki okres w swoim życiu, kiedy modliłem się i mówię: Boże, nie skończę modlitwy, aż mnie nie wypełnisz do przelewu, aż moje serce, aż mój kubek nie zacznie przelewać się. Pamiętam jeszcze, to było w nastoletnich latach, miałem taką pierzynę. Jeszcze kiedyś się pod pierzynami spało. I wiecie, pod tą pierzynę się schowałem i tam wołałem, żeby mnie nikt nie słyszał, żeby nikomu nie przeszkadzać. Wołałem: Panie, nie odejdę stąd, dopóki mój kubek nie zacznie się przelewać. To była moja desperacja. I wiecie, nigdy Bóg mnie nie rozczarował. Czasami to trwało do pierwszej w nocy, czasami jeszcze później, ale nie odszedłem od oblicza Bożego, dopóty mój kubek nie zaczął się przelewać. Kochani, kiedy radość Ducha Świętego spłynęła, kiedy mogłem się na nowo zanurzyć w miłości Bożej, kiedy Duch Święty zaczął mnie przelewać, czasami to było modlitwa w językach, czasami nie, ale wiem, że taki miałem czas, taką desperację, że powiedziałem: nie odejdę stąd, dopóty moje serce nie zostanie wypełnione. I kochani, czas jest bardzo ważny. Zamknij za sobą drzwi. Bez czasu nie da się tak szybko załatwić z Panem Bogiem rzeczy, które pragniemy, aby On nas wypełnił. Wiecie, dzisiaj wszystko jest takie szybkie, ale czas jest niesamowicie ważny. Nawet Pan Jezus powiedział: idźcie i oczekujcie na Ducha Świętego. To nie będzie tak, że pstryk i już jest, ale oczekujcie na Ducha Świętego. Bóg pragnie, abyśmy oczekiwali na Ducha Świętego, abyśmy wyciszyli nasze dusze przed Bogiem, aby On zdążył wyciszyć nas, aby On zaczął mówić do naszych serc. Wiecie, serca nasze są jak czuła klisza fotograficzna i żeby na sercu naszym odbiło się Boże objawienie czy Boży Duch, trzeba przez jakiś czas przebywać w obecności Bożej, tak? I kochani, trzeba być u Jego stóp. Wzburzona powierzchnia jeziora nie może niczego pokazywać. Dopóki się nie uspokoi, wtedy dopiero widać odbicie. I tak samo Pan Bóg chce, abyśmy uspokoili, aby nasze życie było wyciszone, abyśmy mogli ujrzeć Boga, abyśmy byli gotowi słyszeć Boży głos, słyszeć to, co mówi Duch Święty, abyśmy zostali przepełnieni, aby przyszło Boże objawienie, aby przyszło ożywcze słowo Ducha Świętego, które nas będzie wprowadzać w Jego pełnię. I z takiego miejsca, jak odchodzimy, nasze serce jest pełne radości, pełne mocy i nasze życie jest odświeżone. A więc modlitwa, Słowo Boże. Kiedy Bóg przemówił do Eliasza, kiedy przyszedł do niego, przyszedł w jakim momencie? W wichrze? Nie. W ogniu? Nie. W trzęsieniu ziemi? Nie. A w czym? W cichym, łagodnym powiewie. W wietrze. Przyszedł w cichym, łagodnym wietrze. Kochani, żyjemy w czasach strasznego pośpiechu, ale jeśli chcemy przeżywać pełnię Ducha Świętego, miejmy desperację. Panie, nie odejdę z Twoich stóp, dopóty nie wypełnisz mojego serca, dopóki nie zaspokoisz mnie, dopóki nie wypełnisz mnie radością, która będzie radością niezależną od okoliczności. Dlatego apostoł Paweł mówi: radujcie się zawsze.
Zawsze się radujcie, dlatego że macie więcej powodów, aby się radować niż tych sprzeciwności, które są wokół was. Dlatego że Duch Święty jest tym, który daje wam radość. Ale żeby się radować, muszę mieć społeczność z Panem, muszę widzieć to, czym zostałem ubogosławiony. Mogę, tak jak apostoł Paweł powiada, przypomnijcie sobie czas, po prostu was prześladowali, jak z radością przyjęliście radość, grabież waszego mienia. O, czy ja bym się mógł tak radować? Nie wiem, ale gdybym był pełen Ducha Świętego, na pewno bym się mógł radować. I to jest radość Ducha Świętego, która jest niezależna od okoliczności. I tym nas Bóg chce ubłogosławić. A więc, kochani, powinniśmy zamknąć za sobą drzwi i oczekiwać na Pana, oczekiwać na ten powiew Ducha Świętego w naszym życiu. Panie, przepełnij mnie, bo ja chcę poznać Ciebie. Ja chcę, abyś Ty mnie wprowadził w całą prawdę Twojego Słowa. Abyś Ty wprowadził mnie w to, co przygotowałeś dla mnie. Aby moje życie było zwycięskim życiem. Abym mógł być skutecznym Twoim narzędziem. I tym słowem właśnie chciałem się podzielić, zachęcając was, abyśmy na nowo sobie uprzytomnili, że również oprócz zbawienia, oprócz uzdrowienia, dzieło Chrystusa to był wstęp do tego, aby Duch Święty był wylany na każde serce, na każdego wierzącego, na tego, który pragnie. Chciejmy mieć pragnienie przeżywania Boga, doświadczania Jego jeszcze więcej i więcej. Ja tego pragnę z całego serca. Ja nie chcę po prostu wydzielać pewnych rzeczy dla Pana Boga, a reszta nie. Chcę, żeby każda dziedzina mojego życia była otwarta na Ducha Świętego, aby On mógł w nas czynić swoje dzieło.